jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Miasteczko Śląskie na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Proszę podnieść rękę. 14. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jeden. Stwierdzam, że Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 14 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Miasteczko Śląskie na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Dziękuję bardzo, bardzo Pani dziękuję. Dziękuję również przy okazji w tym momencie chciałam życzyć Państwu w imieniu swoim i mojej firmy wesołych zdrowych świąt. Wzajemnie całej firmy również tego życzymy. Proszę Państwa, następny punkt porządku obrad jest to projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim. Przypominacie sobie Państwo poprzednią sesję? Na tej sesji przyjmowaliśmy według nas i do tej pory według nas jest nasza opinia, ale taką poprawkę, gdzie możliwość funkcjonowania Rady przy MOK-u była taka według nas obligatoryjna. Chcieliśmy, że może tam być zapisane słowo może, więc zakwestionował to nadzór prawny wojewody śląskiego. Zakwestionował również powtarzające się paragrafy, że niby było powtórzenie prawa, więc wrócili nam tą uchwałę z powrotem i z tymi poprawkami, które już zostały zaopiniowane przez naszą panią prawnik, wraca ta uchwała pod nasze obrady. Tyle z mojej strony wyjaśnienia. Czy pan burmistrz chciał coś dodać do... Ja też myślę, że to było już wyjaśnione. W takim razie zapytam o opinię komisji. Pozytywnie. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad projektem tej uchwały. Czy chciałby ktoś z Państwa zadać głos? Nie widzę, sprawa jest jasna. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim? Proszę podnieść rękę. Stwierdzam, że Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 15 głosami za wyżej wymienioną uchwałę podjęła. Następny punkt naszych obrad to jest punkt numer 11. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu, przepraszam, 12, wracam. Punkt numer 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwszy kwartał 2017 roku. I tu proszę pana przewodniczącego danej komisji. Tak, tradycyjnie wnioskuję, by przejąć bez zmian. Chyba, że ktoś ma jakąś propozycję, no to nie ma. No nie, no to nie ma nadzoru prawnego, żeby może. Dobrze. Jak odniosły się do tego poszczególne komisje? Pozytywnie. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na temat projektu tej uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję.